Cześć, tu Michał. Dziś zapraszam Was na wyjątkową rowerową wyprawę przez Puszczę Pyskową. Miejsce, które kryje wiele wspomnień z mojego dzieciństwa. To malowniczy obszar leśny położony niedaleko Kalisza, pełen dzikiej przyrody, cichych zakątków i tajemnic przeszłości. Wyruszamy z Przemkiem z niewielkiej wsi Nowolipsk. Naszym celem jest wieża przeciwpożarowa zlokalizowana na piaszczystym wzniesieniu w sercu tego dzikiego lasu. Mijamy Piskory, wioskę otuloną lasem, gdzie płynie Czarna Struga. Miałem okazję nią spłynąć, kiedy poziom wody w rzece był dużo, dużo wyższy. Oczywiście możecie to obejrzeć, film znajduje się na moim kanale. Stąd ruszamy głębiej w Puszczę Pyskową, w stronę Ciświcy, gdzie droga staje się bardziej wymagająca. Pamiętam te tereny z dzieciństwa jako miejsce pełne przygód, gęste lasy, piaszczyste wzgórza i dziką przyrodę, która zawsze mnie pociągała. Las, który nas otacza, to dla mnie jak powrót do przeszłości. Znane ścieżki, po których kiedyś biegałem, teraz pokonuję na rowerze, a każde miejsce wydaje się pełne wspomnień. Dalej jedziemy przez piaszczyste ścieżki, które prowadzą nas przez wzniesienia w okolicach Nowej Ciświcy. Ten odcinek trasy to prawdziwe wyzwanie. Naszym celem jest wieża przeciwpożarowa usytuowana na jednym z tych wzgórz. Pamiętam, jak obserwowałem ją z daleka, marząc, by kiedyś wspiąć się na jej szczyt. Dziś za pomocą drona mogę zobaczyć cały las, który rozciąga się aż po horyzont. Rowerowa wyprawa to nie tylko podróż przez Puszczę Pyskową, ale także przez moje wspomnienia. Dziś mogę je odkrywać na nowo na rowerze. Mam kilka filmów na kanale z wypadów w okolicach Kalisza. Będę dodawał kolejne, więc zaglądajcie. Cześć!